Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon. A to jest kolejny odcinek z OFF. Dzień dobry. Generalnie to tak jest trochę późno już. Także ja nie wiem, co wy tu robicie. Jest druga w nocy u mnie i powinniście już iść spać. To jest dawno po Dobranocce, której już nie ma, bo nie puszczają w telewizji chyba, nie? To był straszny czas dla polskiego życia społecznego, że Dobranocki wycofali z emisji. Paskudne. Pamiętacie Dobranocki? Jak się działo, czekało się na Dobranockę i zawsze te śmierdzące Lipi and Messi zaczęło lecieć co angielskiego, próbowali uczyć, a gówno tam uczyli, bo tylko pieprzyli po angielsku non-stop. Się gówno człowiek mógł nauczyć. Pamiętacie to? No to jest po Dobranocce. Takiej powinna być dobra, ale jakby nie ma, ale jakby była, to już by było po. To co wy jeszcze robicie? Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie. Ja tylko sobie naleję herbaty gdzieś poza kadrem. Wiecie, wasz świat, jeśli chodzi o mnie, to się kończy mniej więcej gdzieś... gdzieś... tutaj. O tu, gdzie pokazuję rękami, to się mniej więcej wasz tutaj świat kończy mój, ale to jeszcze poza kadrem świat istnieje, naprawdę. Ja nie siedzę w takiej skrzynce i nie jestem latającą głową, wbrew pozorom. Nie. Może się tak zdawać, że reszty ciała mi nie potrzeba. Do nagrywania nie potrzeba. Ale fajnie czasami mieć na przykład ze dwie giry, żeby iść do sklepu po żarcie, nie? Ze dwie, tu rynce to widzicie, albo ze dwie rynce takie, żeby na przykład coś żryć zrobić, nie? Przydaje się. A dzisiaj słuchajcie takie... A to wam poopowiadam. Zapiekaneczki takie, jeszcze są? A jeszcze za mną leżą dwie zapiekaneczki, nie? Takie, nie? A te zapiekanki nie są trudne, nie? To ci wytłumaczę. Tylko musisz mieć tarkę, możesz nie mieć tarki. To musisz cienko pokroić, a to może ci nie wyjść, bo to nie będą stać zapiek... W każdym razie trzeba mieć tarkę. Że sobie możesz zetrzeć pieczareczków. Świeżych. Uwaga, świeżych. Masz piekarnik? Nie masz? To nie zrobisz. A jak masz, to dobrze. Ser. Ale nie taki w plastrach, tylko taki w kawałku. W plastrach będzie ci ciężej. A trzeba jedno, drugie zetrzeć, nie? Pieczarki i ser trzeba zetrzeć. Potem jakbyś bułki jeszcze musisz mieć. Takie stare są najlepsze, bo one jak i tak są twarde, to i tak jak przygrzejesz, to będą miękkie. Nie? To zapiekarki są dobre, jak na przykład chcesz się starego pieczywa pozbyć. Jak jakieś stare bułki masz, nie? To sobie możesz nałożyć coś z tego zapiekanki, już starych bułek nie ma. Nie rób ze świeżych. Świeże to możesz sobie na kanapki zrobić. Na przykład możesz sobie kupić kawałek serka pleśniowego, jak lubisz, nie? Kawałek serka pleśniowego na kanapki dać, nie? A to ze świeżym pieczywem, co będziesz ze starym, żor? Jak już tak ekskluzyw robisz kanapki z serem pleśniowym, będziesz teraz ze starym, czerstwym pieczywem robił? No, nie będziesz robił, no. Albo robiłam. Nie wiem, co. No. Możesz sobie zrobić. Jakiego kepucza tam polać. Nie na kanapki z tym, tylko na zapiekaneczkę, nie? Albo jak jeszcze chcesz być takim burżujem, grubym kotletem, najgrubszym we wsi, to możesz sobie jeszcze warzywków pokroić. Troszeczkę cebulki. Zwykłej. Takiej nie grzanej, czy ten, po prostu takie warzywka surowe, nie? Troszeczkę takiej pekinki dać na to. Troszeczkę na przykład, nie wiem, pomidor. Albo... Papryka. Papryka musi być. Papryka jest super w każdym daniu, nie? Nawet w daniach bez papryki papryka pasuje, więc to jest dobre warzywo. To jest warzywo. Tak, to jest warzywo, no. Także ja polecam. Polecam w ogóle ci gotować, nie? To jak tego nie robisz, albo stwierdzisz, że nie umiesz i wodę na herbatę potrafisz przypalić, mimo tego, że czajnik kontroluje, żebyś nie przypalił, to i tak jesteś w stanie przypalić, tak jesteś dobry, to ja ci powiem, że warto. Warto sobie umieć zrobić żyć dobre, no. Kreatywnym być też, no. A jak nie wiesz, co zrobić, to sobie pomyśl, co chcesz zrobić, włącz sobie przepis, nie? Ale tam się nie sugeruj tak mocno tym przepisem, że jakieś tam łzy brazylijskiego noworodka, albo nie wiem, krokodyla z zedna Nilu trzeba jakieś dostać, nie? Do przepisu. A nieraz jak są takie. Było takie. Ja nieraz tak przepisy patrzę w internecie. Mówię, o, dobra, sobie zrobię coś, nie? Patrzę. Sos pieczarkowy. O, tak będzie. Mnie pieczarki jeszcze zostały, nie? Se zrobiłem tych zapiekanków. Fajnie. Ale tego pieczarków jeszcze zostało.
na dużo naraz nie zeżresz, a nie ma po co zrobić nie wiadomo ile tych zapiekanków na bieżąco można sobie zrobić, nie? No. I ty. Bo z mikrofali to takie gumowe wychodzi tu gówno, a nie jedzenie. No. Zapiekanki oczywiście. No. I tak patrzysz sobie te przepisy. I w przepisie patrzysz, takie masz po prostu cuda. Sos pieczarkowy chciałem zrobić. To jest taki... A tam patrzę, trzeba tego. Magda Gessler tyle w kuchni nie widziała, co ty w tym przepisie zobaczyłeś na prosty sos pieczarkowy, gdzie było napisane, że jest łatwy i w 15 minut się go robi. Mi przeczytanie tego przepisu zajęło więcej. Także... Coś, a niektóre składniki to ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem. No, ale w każdym razie. Niby łatwe było. No, to nie zawsze takie przepisy muszą być. Takie podstawowe, no to ciężko w internetach podstawowe przepisy znaleźć. To wszystkie są takie, jakbyś do Masterchefa szedł po finał, nie? Tak wyglądają te przepisy, ale można. Jak nie umiesz, to możesz sobie przepis znaleźć, nie? Chcesz znaleźć przepis, możesz się sugerować, albo nie sugerować. Możesz stwierdzić, że w sumie to, jak go nie lubisz, to sobie wyrzucisz z przepisu. Na przykład jak, nie wiem, robisz panierowane piersi z kurczaka, a nie lubisz piersi z kurczaka, to możesz bez tego zrobić, gówno ci z tego wyjdzie, ale możesz. To jest tylko jedna twoja decyzja, masz wybór, no. Coś, czego w naszym kraju ostatnio brakuje. Taki wink-wink. Ciekawe, czy muszę za to zaznaczyć film, że jest kontrowersyjny. To może nie. No, może nie. W każdym razie. Witam, nie? No, mam nadzieję, że zjedliście coś dobrego, nie? Bo, że nie siadacie tutaj do filmu na głodnego, że to nie jest tak, że film wleciał, wam się jedzenie grzeje, a wy kurna, muszę obejrzeć! Albo musi na przykład, musisz obejrzeć film. Nie robisz sobie żarcia do tego filmu. Tylko, ja nie wiem, jak tak można. Ja to zawsze, jak coś oglądam, to przy żarciu. Bo jest lepiej wtedy się ogląda. To jest takie samen raz. Fajnie się ogląda przy żarciu. A jak sobie zrobisz sznyty jakieś czymś, takie możesz z sałatą, z szyneczką, z jajeczkiem, z pomidorkiem, albo z czym innym warzywem, nie wiem, papryka też dobra, ja fanem jestem, nie? Tego warzywa to jest dla mnie warzywo królów. I do wszystkiego pasuje? Do wszystkiego da się wkroić? Wszystko. I takie se zrobisz, nie? Z solą, albo z koperkiem, z tety, na górę, zasypiesz i słuchaj, zjesz takie cztery kanapki i pół dnia chodzisz, nie? Jak zegarek. Tak jest. Tu, no, chyba że na przykład jesteś weganem, to bez jajca, jakiś tam, nie wiem co tam weganie jedzą zamiast jajca, kulki z piachu, nie wiem co jedzą, ale to takie wegetariańskie się wydaje, no a zamiast szynki to możesz sobie jakieś, nie wiem, coś innego, ser, cokolwiek, a takie kanapki jak se zjesz, to cię po prostu jesz i no, cały dzień. Wracając do gry, jesteśmy w tym miejscu, przepraszam za dygresję taką, ale to na początku zawsze tak jest, ta seria już ma taką ikonę po prostu takiego, ja nie wrzucam intra do filmów, nie wrzucam do intra, bo uważam, że nie potrzeba, a zwłaszcza jak sobie oglądasz playlistę jakiejś serii i widzisz to intro po każdym odcinku, jak oglądasz ciągiem, to się zżygać idzie, to nawet Netflix już załączył taki przycisk po czołówkę, na YouTubach by się przydało, w każdym razie, ja zawsze tak dodaję taką czołówkę, takie jako zamiast intro, wydaje mi się to nie głupie nawet, tak, że nawet mądrze to jest wymyślone, także będziemy tak robić. Dobra, wszystko jest pozamykane z tego co widzę, tak. I ta strefa jest oczyszczona, czy po prostu ten koleś jak ze mną walczył, to przestał trzymać ład w tej strefie i dlatego wszystko się zesrało? Albo na razie się nie zesrało, ale ma już takie nieliche zatwardzenie? Okej, okay, tam jest zielono, nadal. A zobaczmy jeszcze, co tutaj się dzieje, co? Zamknięte. Wszystko będzie zamknięte? Serio? No nie da się ukryć. A, w ogóle co ja mam jeszcze powiedzieć? Zaczynałem ten odcinek nagrywać przed chwilą. Od 2:06, teraz jest 2:26. Tak nagrywam, nie? Kłapię ryjem już z pół minuty, patrzę. Obraz się zatrzymał. To nic, nie? Mogę tam nacisnąć, żeby program wywalić czy coś, grę nagrywamy dalej. Nie. Obraz się zatrzymał. Pulpit się zatrzymał. Kursor, komp też się zatrzymał po prostu. Pierwszy raz mi się zdarzyło tak, żeby komputer dosłownie dostał wylewu w środku działania. Po prostu.
Po prostu było tak, jak jest teraz, tylko zero ruchu, zero dźwięku, wszystko. Jakby się wszystko poszło, po prostu się zawiesiło w cholerę. Dziwne, dziwne. Pierwszy raz tak miałem, ale nic nie wiem. Okej. Zimny padalec. Musiałem wypełnić swoje ciało do granic możliwości substancjami tłuszczowymi wprowadzonymi przez rury należące do mnie. To było trudne i poniżające, ale pożre swe nadzieje na przeżycie, tak jak się pochłania małą kostkę cukru ze smakiem. Żałosny kretyn, sam siebie wycieńczyłeś, używając swojej siły bez wzięcia swojej słabej wytrzymałości pod rozwagę. Moja powinność jest od teraz w zasięgu mej proroczej ręki. Teraz nagle będziemy w stanie go rozpierdaczyć. Zobaczcie, jak jeden z wielkich poddaje do pałkarza. Ja tego nie widzę, ale dobra, zobaczymy. Tylko popatrz na groteskowość tej sytuacji. Nie jesteś niczym jak chodnikiem, którego rozgniotę w minutę. Game over jest bliski, pałkarzu. A co ja mam zrobić? Nie wiem, auto? Będę słuchał, co pałkarz do mnie mówi po prostu. A w głowę mu tak... Aha, w głowę mu na razie nasuwamy, a to coś da, czy... Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że algorytm jest w stanie lepiej przewidzieć, co do czego będzie lepiej użyć, jakiego skilla, niż ja sam, żebym to wybierał. Wydaje mi się, że ta gra w ogóle nie jest nastawiona na walkę. Znaczy, jest, ale że walka nie jest tutaj najistotniejsza. Chyba. Więc tak, staram się to oddać algorytmowi, który chyba stwierdzi lepiej niż ja. Mam nadzieję. W ogóle ciekawe, na jakiej zasadzie ten algorytm określa, co użyć. W sensie, jakiego ruchu użyć w danym momencie. Czy to jest losowe, czy... Mam nadzieję, że nie, że to nie jest jakaś heurystyka, która za to odpowiada. Oby. On coś dostaje obrażenia, czy nie? Bo jakoś tak nie widzę tego. Znaczy w przypadku bossów w ogóle nie ma podanego paska życia, więc... Znaczy paska życia. Nie ma podanej statystyki życia takiej w Explicita, więc... Nie wiem, czy to coś można... Czy coś można tutaj ugrać, ale widzę, że no jest cienko. No jest cienko. Naprawdę mamy... Jesteśmy malutcy w porównaniu do tego typa i w jaki sposób ja mam go coś... A mogę znowu uciec? Czy coś powinienem uciekać w ogóle od niego? A może weźmiemy atak? Poczekaj, możliwości. Ignorujący obronę. Leczy truciznę, sędność, ślepotę, uciszenie. Ignorujący obronę przeciwnika, weź to. Możliwości. Zwiększa obronę. Może zwiększa obronę faktycznie. Możliwości. Poczekaj, przywraca dużo peżeta na tego ziomeczka tutaj. Powodujące otrucie, ślepotę. Nie wiem, czy otrucie coś na niego zadziała, więc jakby to tak trudno. Poczekaj, leczy ślepotę, truciznę, sędność. No to. Będziemy trochę sterować tymi możliwościami, bo nie wiem, czy to coś zmieni, czy nie. Ale zobaczymy. Tego jeszcze raz ulecz. Okej, możliwości. Co my jeszcze mamy? Średniej mocy, powodujący ślepotę, średniej mocy może uwalni. Możliwości, no nie wiem, czego tu jeszcze tutaj... Przewidzianej mocy, obronność, czy ty... Atak specjalny słabej mocy. Też tak to średnio dało. Przywraca trochę PZ-a. Żywioł plastiku. Słabej mocy. Nie no, no próbuj no. Nie mam pojęcia. Tam jest jakieś otrucie chyba. Słabej mocy powodujące ślepotę. Tutaj będzie słabej mocy. Otruty wściekły. Tutaj któryś miał leczenie otrucia chyba, nie? Czy mi się wydaje? Możliwości. Czy jest tutaj jakiś
tego masz tutaj, ziomeczka, możliwości powodującej otrucie. No próbuj, ale no nie wiem. Trucizna i senność. To jak leczy truciznę, to tego tutaj, ziomeczka, ulecz. Mamy jeszcze możliwości jakieś? Nie mamy możliwości żadnych. Jakie to życiowe? Przywraca dużo PZ-a. Może temu ziomkowi? Średniej mocy. No tłuczcie go, no nie wiem. Nie mam za bardzo innego pomysłu, co mu tutaj zrobić. Czekaj, przedmioty jakieś może trochę. Ożywia postać, leczy truciznę. Przedmiot ofensywny używany podczas bitwy. Inspiracja. To może być ciekawe. Spróbujmy. To chyba tak sobie dobrze działało. Ten jest otruty któryś. Leczy truciznę. Tutaj ulecz ziomeczka. Wściekły jeszcze jest. Dobra. Poczekaj. Przedmioty. Przywraca dużo PZ-a temu. Faktycznie dużo przywróciło. Dobra, będziemy się chyba tłuc w taki sposób, tak mi się wydaje. No nie widzę tutaj żadnej sensownej opcji. Jezu, kochany, znowu jest. Otrucie jedno. Truciznę lecz. Jest otrucie uleczone. Atak w obronę. Kurde, weź może przedmioty i ulecz sobie trochę PM. Dużo PM. Tego. Dobra, ty tutaj weź sobie dużo PZ-a może temu ziomkowi, atak średniej mocy. Czy to się kiedyś skończy, czy będziemy tak się napierdzielać nie wiadomo ile? Więc obrony całego zespołu. Coś to dało? Nie mam pojęcia, czy coś to dało. Tutaj życie odnów mu, dobra. Chyba całkiem nieźle sobie radzimy. Tak bym powiedział, że relatywnie spoko. Ale minus jest taki, że nadal koleś jeszcze żyje. A to mi się wcale nie podoba. To jeszcze atak całego zespołu. Coś to dało w ogóle. Przywraca trochę PZ-a, niech będzie. Tutaj PM-a już nie mają, z tego co widzę. To weź sobie ty. I ty weź sobie też PM-a. A ty weź sobie średnia moc i auto. Teraz. Z życiem już trochę ich ogarnąłem, więc może teraz da radę coś. Ja nie wiem, jak się ma zakończyć ta walka, bo już tak tłukę go sporo czasu i nadal nic się nie dzieje specjalnego, ciekawego w tej walce. Tylko zjeżdża mi życie cały czas. A ja jemu, znaczy chyba. Czy mam nadzieję. Okej, głowę mu rozwaliło po jakimś czasie. Nie będę mówił, że to była trudna walka. Znaczy, no była na pewno najtrudniejsza do tej pory. Chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo była taka... Chociaż najtrudniejsza. Nie wiem, czy tamte typy z tego białego wymiaru nie są najtrudniejsze przypadkiem. Możliwe. Możliwe, że oni byli trudniejsi po prostu. No dobra. Zobaczymy co dalej. Przeciwnik został oczyszczony, czyli ta strefa chyba jest klepnięta, mam nadzieję. 1800 kredytów otrzymano, karta wodnika należy do ciebie. Okej. Okay. Pałkarz poziom 14 osiągnięty. Tu jest tylko jego po prostu zakrwawiony łeb. Cudownie. Okej, okay, wracając. Alfa poziom 14, Omega poziom 13 i Epsilon poziom 13. Tak oto bohater zgładził bestię. Ale czy wiesz, co właśnie zrobiłeś? Odtąd przeznaczeniem tej strefy pozbawionej strażnika jest zniknąć, a ludzie, którzy tam żyją, czy zasługują na to, czy nie, zapaść się w nicość bez nadziei na powrót. Zostałeś pokonany, Enochu, strażniku trzeciej strefy. To miejsce jest od teraz czyste. Okej, może... Nie jestem pewien co do tej czystości, wiecie? Takie to jest kurna krzywe trochę, ale dobra.
Okej, wyszliśmy i teraz tak, tą strefę oczyściliśmy, a strefę drugą, bo w strefie drugiej jeszcze nie byliśmy, to znaczy byliśmy, ale nie w oczyszczonej strefie drugiej, bo nie dawaliśmy rady na razie, więc ja bym się wrócił. Dobra, wszystko jest przywrócone? Wszystko jest przywrócone. Kwestia taka, że ja nie kupiłem wszystkiego, to znaczy ktoś mi tam wytknął, że ten sklep dziwnie trochę załatwiłem, że powinienem trochę inaczej to ogarnąć, ale trudno. Okej, poszliśmy w lewo. Zobaczmy, co my tutaj mamy w tych miejscach. Mam nadzieję, że teraz to w sklepie wszystkie te tutaj przeciwności losu, które będą mi stawać na drodze. W ostatnim tym. Dobra, auto. Stłuczamy tego typa w miarę szybko, czy nie? Czy dostanę w pierdziel? Aha, on się będzie leczył moimi atakami. Znaczy moimi ziomkami. No pierdzielony jest trochę silny. Miejmy nadzieję, że to jakoś nie zaważy na mnie źle. Że nie dostanę jakiegoś brutalnego w pieprzu. A nawet jeśli, to może troszeczkę level wbijemy dzięki temu typowi. Dobra, jest. I alfa został otruty, to mi się trochę nie podoba. 1500 doświadczenia aż z nich leci, co jest niezłym wynikiem, serio. Bo jeśli tak troszeczkę sobie ponabijamy, to szybko wbije poziom na pałkarzu, z tego co widzę. Bo pałkarz już ma tak blisko, blisko. To może tak, przedmioty. Wyleczymy truciznę, tak. I zobaczmy, 3 złote ciała znalezione. I będziemy po prostu sobie chodzić po tej strefie i patrzeć, co dalej. Co się tutaj zmieniło, bo teraz jeśli mam już... Bo to było chyba przed tym, jak miałem tego czwartego ziomka, nie? W drużynie, tak mi się wydaje. No, to zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało z czwartym ziomkiem. Czyli tak, byłem tutaj, to teraz jeszcze chciałbym pójść w górę. Okej, tu jest zamknięte. Czyli trochę biednawa się ta strefa zrobiła. Jest tylko jeden. Wydaje mi się, że mam fuksa po prostu, że tylko po jednym mi przydziela. Całkiem niezłe obrażenia mu weszły. A coś się boję, że to jest cisza przed burzą trochę. Nie! Sklepałem go. 441 mu zadało. Oczyszczony 1500, los fortuny i pałkarz 15, omega 14. Nice! Jeszcze Epsilon tylko potrzebuje tego poziomu wbić. Zobaczmy, co jest na dole. Aha. Tablica nieczytelna. I tutaj jest też zamknięte. No dobra, czyli taka trochę pustawa ta strefa, bym powiedział. Teraz też jest jeden. No naprawdę mam fuksa, wydaje mi się. Bo tu nie wiem, czy się trzy nie mogą potencjalnie trafić. Wtedy bym był dopiero w dupie. Bo koleś potrafi być naprawdę niewygodny. Jakieś takie dzikie obrażenia im zadaje i nie wiem, czego to jest kwestia. Bo wcześniej tak nie było. Dziwne. Dobra, w każdym razie wejdźmy do tej biblioteki. Teraz z prawej strony, jakbym chciał górą przejść. Okej, tu mnie chyba jeszcze nie było. Zobaczmy, no jest market. Tak jak był, jest zapis przede wszystkim, dobra, to zapiszmy sobie. Na tym slocie może być. A tutaj jest coś takiego, plakaty są puste i to jest pewnie nieczytelne wszystko. Dobra. To wejdźmy, zobaczmy, czy możemy tutaj sobie sprawdzić jakieś rzeczy. Tablica pusta. Aha, pomieszczenia. To teraz pytanie. Czy te pomieszczenia coś tutaj się zmieniły, czy nie? Zmieniły się, bo są dodatkowe skrzynki. Okej, no to już jest ciekawe dosyć. W takim razie. O Jezu. Dobrze, zapisałem grę, bo tego mogę nie przeżyć. O, zobaczyłem. Chociaż nie, jak będą takie obrażenia chore tutaj skakiwać, to przeżyję. No bo tylko oni mnie nie wyssali do zera. 1400 punktów doświadczenia za to wszystko. Długi łańcuch nabyto. Okej, what the fuck is this? Poczekaj. Długi łańcuch. Zdjęcie Zachariego, czyli to nie jest to. Czy to jest wyposażenie? Prawda? No dobra, zobaczmy. Może na początku przy Alfie. Gdzie ten długi łańcuch? To dla kogo? Inspiracja, karta lwa, karta ryb.
Karta wodnika. Mogę teraz do pokoju przejść. Dziwny przedmiot przypisany do plastiku. Wielki finał. Ostemplowany plakat, plakat pełen stempli. A nie mam pojęcia, o co chodzi z tym długim łańcuchem. Co to było? Nie rozumiem tego, ale dobra. Postaram się przejść i do tych skrzynek dotrzeć, do wszystkich dotrzeć, ale nie wiem, czy mi się uda. I ja włączę sobie mapę i zobaczę, gdzie te skrzynki są właściwie. Dobra, słuchajcie, oszczędziłem wam łażenia po tym labiryncie. Jedno coś tam, jakieś pierdoły znalazłem, dwa srebrne ciała w jakiejś skrzyni i coś tam jeszcze. Jakieś takie pierdoły totalne. Teraz zobaczymy w itemach zresztą. W każdym razie, jak będziecie chodzić po tej mapie, to polecam wam otworzyć sobie coś takiego. W sensie mapkę tego wszystkiego, żebyście widzieli, gdzie co jest, gdzie się chodzi, bo tu się idzie pogubić i ten labirynt się zakręca, on się zawija. W sensie, jak się pójdzie za bardzo w jedną stronę, to wiecie, o co chodzi z zawinięciem, nie? Że się tak... On nie ma lewej i prawej strony. Nie, to się zawija wszystko, więc ciężko stwierdzić. Więc polecam otworzyć sobie mapę i wtedy szukać. Są dwa sety skrzynek do znalezienia w tym labiryncie i przejście tutaj. I na tej mapce to jest lewy dolny róg, ten czerwony ludzik tam, to tak. Jak będziecie szukać tej mapy, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie zapiszemy sobie grę. Cyk, i zobaczymy, co tutaj jest. Bo to jest drugie przejście z tego labiryntu i co my tu mamy? 1805. Czyli to jest wejście do tego... Tak, jesteśmy w bunkrze. Ha, albo raczej w jednym z bunkrów. No dobra, a czy jest tutaj coś mądrego, czy... Tak sobie możemy po prostu połazić. Nic z tego nie wynika, zaraz zerkniemy. No są skrzynki jakieś, więc chyba po coś tutaj jednak możemy wleźć. Możemy tutaj przejść? Nie, bo to jest zamknięte, dobra, a ten... kod do otwarcia. 18505. Nie. Okej. Zobaczę zaraz w solucji, czy tu jest jakiś kod do tego specjalny, czy nie. Dwóch. No dobra, stłuczemy ich. Dobra, mamy oczyszczonko, 3000 punktów expa, 900 kredytów, los, fortuny. Tu naprawdę chore doświadczenie idzie sobie wbić na tych typach. Serio, oni dają tyle po prostu expa, że to jest coś pięknego. Dobra, to tak. Nie pamiętam, jakie były tutaj kody do tych bunkrów, więc później sobie zerknę, a póki co to po prostu sobie mięsa Beliala. Na razie sobie po prostu będziemy szukać po tych otwartych miejscach, ok? To uznałem, że będzie takie najlogiczniejsze, a później będę szukał jakichś tutaj wygibasów. Później. Mhm. Jeszcze tylko zerknę, czy tutaj też chyba było wymagane kod do otwarcia. Dobra. Później. A 1805. Może da radę tutaj coś otworzyć? 1, 8. Nie. Okej. Okay. Dobra. No, możemy próbować, nie? Nie zaszkodzi na pewno. Czy tutaj coś jest? Jezu. Kolejna walka. Dobra. Ale już wiecie, im więcej z nimi walczę, tym jest prościej. To jest fakt. Tyle. Z jednym to jest naprawdę szybka walka. Punkty doświadczenia oczywiście, pałkarz 16, zdobycie trzeciej bazy, przednia perspektywa, super, coraz więcej, coraz lepiej, coraz bardziej intensywnie. Dziwny jest tutaj ten wzorek, ale nie będę narzekał. Nic tu więcej nie ma. Przynajmniej tak bym stwierdził. Zapisz, tak? I to by było wszystko? To chyba zostały tylko te bunkry już teraz. Tak mi się wydaje. No. Poczekaj, 0. 1805. Tak, to jest tutaj, żeby się wrócić. Dobra, zerknę, czy tam jeszcze da się coś ugrać z tego. Okej, ten jeden bunkier jeszcze tutaj, nie? Nie dało się do niego wejść. Kod do niego to jest 1709? Tak, 1709. Tam można gdzieś w tej wiosce to znaleźć, z tego co mi się wydaje. No, siema. Duchy zniknęły, kolor zniknął, wszystko zniknęło. Teraz jestem bezpieczny na zawsze. Czwartek znaleziony i wielka przekątna została znaleziona. Cokolwiek to jest.
Zapiszemy oczywiście i wyłazimy stąd, z tego bunkra. I co dalej? No to by wychodziło na to, że to już jest chyba koniec. Albo tak bym przypuszczał, że to jest koniec tej strefy. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą chcę sprawdzić. Chcę jeszcze sprawdzić, co jest na górze biblioteki. To jest ciekawe. Tam jeszcze nie byliśmy. Więc ja po prostu sobie wrócę tą skrzynką czerwoną. Na szybko, mam nadzieję, że przeżyję tą walkę. Wrócę sobie na szybko tą czerwoną skrzynką. I do początku, bo tak będzie po prostu szybciej. I wejdę na górę biblioteki i zobaczę, co tam się będzie działo. W zasadzie dobrym pomysłem byłoby też nabicie sobie tutaj poziomu trochę poza odcinkiem. Ja bym chciał następny odcinek wystartować od oczyszczania strefy numer 3. Bo czuję, że to nam się przyda. To znaczy chcę pooczyszczać tą strefę numer 3, zobaczyć, co tam się dzieje, a pewnie będę potrzebował trochę levela, żeby to wytrzymać. Więc tak zrobimy. Ja poza odcinkiem postaram się coś posiedzieć. Teraz święta idą, to będzie łatwiej, nie? Posiedzieć i zdobyć trochę czasu dla siebie na to też. 4500. Alfa, Epsilon. Super, wszyscy dostają poziomy. Right, dobra, to tak, wracamy się do początku. 1709, tak. Dobra, na dół. I wracamy się do... Wróć do nicości, tak. I do strefy numer 2 z powrotem, bo musimy wejść na górę biblioteki, która jest tutaj. No to jedziemy z tym śledziem. Weszliśmy dołem, lewo, prawo byłem, góra byłem też. Dobra, wydaje mi się, że wszędzie byłem. Jak nie, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że tak. Tutaj można chyba z tego, co widziałem, te książki jeszcze przeczytać sobie. Tak, tutaj nic się z tych kartek nie zmieniło. Tak sobie przeleciałem solucję od góry do dołu, żeby zobaczyć, czy tam coś ten. I nie, tutaj można tylko sobie poczytać nadal te same strony, jakie były, tylko się po prostu przeciwnicy zmienili, z którymi się walczy. Tutaj widzę, że są, że można jeszcze otwarte skrzynki zauważyć, które już były otwarte wcześniej. Żadnych nowych nie ma. Czy tam właśnie 600 wleciało obrażeń, czy mi się wydawało? Nie, mam nadzieję, że mi się wydawało. Znaczy, mam nadzieję, tak mi się chyba wydawało, że to jednak jest. 500, dobra, nie, to mogło wlecieć co 600. Jakie chore obrażenia, matko jedyna. Serio jest warto tutaj połazić. Pałkarz to jakby jak jeszcze kilka takich walk odbędzie, to kolejny poziom nabije, to jest po prostu masakra. Ile ja kredytów dostaję za to wszystko? Sporo. Ciekawe, czy będę miał okazję, żeby cokolwiek kupić od ziomeczka. Czy to już jest koniec? Czy to naprawdę kończymy, już zamykamy tą grę, czy... Czy faktycznie będzie można jeszcze coś tutaj podłubać z tym? Czy ten ekwipunek będzie mi w ogóle potrzebny? To też jest dobre pytanie. Czy to po prostu będzie jakaś ostateczna walka, czy to będzie jakieś ckliwe zakończenie? Bo na razie z tego, co widzę, to wszyscy giną w tych strefach po kolei, które ja niby tam oczyszczam. Co nie jest specjalnie pozytywną myślą. Oho, to będzie wesołe. Kolejny przeciwnik oczyszczony. Exp oczywiście. Pałkarz 17. Ja nie wiem, ile pałkarz w leveli dzisiaj wbił. Dużo. Dwa? Trzy? Już nie wiem. Ale coś tak będzie. Okej, okay. Idziemy jeszcze bardziej na górę. Jeszcze w górę. Ciekawe, co nas czeka na końcu. Co może nas czekać na górze? Na dachu. Ostatnie, co nas czekało, no to kot. Sędzia chyba, tak? Chyba tak. Ciekawe, co będzie tym razem. Wszystko jest poodblokowywane. Dosłownie wszystko. Możemy sobie na lajcie po prostu tam przejść. Jest skrzynka i możemy zapisać sobie grę, co uczynimy od razu, bo dzięki temu mi się odnowi życie. Mściwy symbol. A zobaczę, czy ja się mogę wyposażyć w coś ciekawszego. Aura wielkości, wyposażenie do obrony, nieźle. Czwartek, wyposażenie korzystne dla ataków fizycznych. Może być. Alfa, mściwy symbol. 130, 192. Aha, mściwy symbol jest słabszy. Okej, okay, to jest aura postrzegania, to jest to samo. Niedziela, chroniące przed trucizną. W sumie tak, bo on dużo tej trucizny dostawał wcześniej. Mściwy symbol jest, dobra, ukryty jest lepszy. Poniedziałek też ma poniedziałek. Jeszcze Epsilon. Cichy symbol jest dużo lepszy. Aura ta, trochę lepsza. Dobra, i poniedziałek. Chroniące przed ciosami krytycznymi. Korzystne dla możliwości.
Cokolwiek to znaczy. No dobra, no tyle, nie? Jezu. Kot miauczy. To chyba nie w taki wesoły sposób. Cześć, sędzio. Co ty tutaj robisz? Miauczę ile sił w płucach i wmawiam sobie, że echo, które do mnie wraca, jest głosem kogoś, kogo znam. Widziałeś gdzieś mojego brata? O kurwa mać. Ale się teraz źle poczułem z tym. Naprawdę. Ja dotycznie się źle czuję, nie? Z tą decyzją. Znaczy decyzją, no z tym co zrobiłem. Siłą rzeczy musiałem. Ty powiesz coś nowego? Ja pieprzę. Dobra, słuchajcie, zapisałem grę w tym miejscu. Kończymy ten odcinek. Jak mi się smutno zrobiło teraz momentalnie. Postaram się do następnego odcinka docisnąć trochę z poziomem, to znaczy trochę powbijać poziomy, żeby nam było łatwiej do tej oczyszczonej strefy numer 3 wyjdę, bo to miauczanie mnie po prostu rozwala. Do tej oczyszczonej strefy numer 3, żebyśmy mogli sobie na luzie wejść i żeby nam było łatwo walczyć. I wydaje mi się, że to taki niegłupi nawet pomysł jest. W sumie to powinienem tam zapisać tą skrzynką. Zapisać i się przenieść do. Zapisz tutaj i... wróć do nicości, tak. Więc w kolejnym odcinku po prostu wejdziemy sobie do tej strefy tutaj, czyli strefy 3 i w strefie 3 będziemy oczyszczoną strefę 3 ogarniać, co tam się dzieje i patrzeć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nic nie ominąłem. Jeśli coś ominąłem, to możecie mi oczywiście dać znać w komentarzach. Ja czytam komentarze i staram się nimi sugerować. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.